Witajcie, fani i fanki e-dziewiarki. Tym razem usiadłam przed kamerą, żeby Wam pokazać, to ma być krótki film w założeniu, żeby Wam pokazać, jak się nabiera oczka, i-cordowe nabieranie oczek. Taki tytuł film będzie miał. A skąd się pojawił pomysł na film? A za sprawą tej książeczki, można powiedzieć, broszurki od firmy Langiers. Podstawy takie dziergania, naprawdę podstawy w wersji obrazkowej. Ja tutaj mam to, tak pokażę. I tutaj cudowną zakładkę, którą otrzymałam od Janeczki. I teraz i-cordowe nabieranie oczek. Aż trzy obrazki. I-cordowa plisa pojawiała się w naszych filmach powielokroć, ponieważ jest to bardzo wdzięczny sposób zakańczania robótki, bo tak zazwyczaj pokazywałam to jako i-cordową plisę zakańczanie robótki, czyli występujące przy szyi, przy mankietach, przy plisach bocznych. Ona zawsze cudownie, to jest taka wisienka na tort, właśnie i-cordowa plisa jako zakończenie. No właśnie, a co by było, gdyby to potraktować tę metodę jako sposób na nabieranie oczek? No i za sprawą właśnie tutaj tej książeczki na stronie 26 jest pokazane i-cordowe nabieranie oczek. To jest to. To jest krótka instrukcja. Tutaj możemy popatrzeć na, to jest akurat w dwóch kolorach. Też możemy to sobie tak wykorzystać jako początek sweterka, jako początek szalika, jako początek czapki. Również może być jako początek czapki. No i właśnie, o co tutaj chodzi? Już Wam pokazuję. Według instrukcji, ja tutaj mam włóczkę Tasmanian Tweed od Atelier Citron, cudowne merino. I tutaj w książce jest napisane, by oczka nabierać, czyli ten i-cordowy początek, był na drutach o jeden rozmiar większych, czyli ten fragmencik robimy na drutach o jeden rozmiar większy, a całą resztę już o ten jeden rozmiar mniejsze. Ja tutaj sobie spróbowałam i zrobiłam obie rzeczy. I i-cordowy sznureczek, bo to się na podstawie tego i-cordowego sznurka później nabiera oczka. I całą resztę zrobiłam na takich samych drutach. I powiem tak, że już wiem, dlaczego było w książce napisane, żeby robić to rozmiarem drutów większych, ponieważ ona ma pracować, zobaczcie, ona tylko delikatnie sprężynuje, a powinna jako plisa elastyczna, jako takie elastyczne rozpoczęcie, elastyczne, ale i też trzymające w ryzach, powinno bardziej pracować. No i już wiem, i tutaj Wam też to pokazuję jako pewną naukę, ponieważ z filmów e-dziewiarki to jest nasza jedna z misji, by również pokazywać pewne błędy, które się zrobiło, bo na błędach się uczymy. Oczywiście, że najlepiej na własnych, ale czemuż nie skorzystać z czyichś błędów, w sensie takim, że już będę mądrzejsza i będę wiedziała, o co chodzi. Więc potwierdzam, co było w książce napisane, że ten sznureczek rozpoczynamy na drutach o jeden rozmiar większych niż całą resztę. Ja tutaj mam druty numer 4,5. To są oliwne druty 4,5. W ogóle Tasmanian Tweed po jakichkolwiek drutach to płynie cudownie, ale wzięłam sobie, zgodnie z nauką, wzięłam sobie druty w rozmiarze 5,5. I teraz mam ten sam kłębek, tylko z drugiego końca, żeby później porównać te rzeczy, jak co to wyszło. No to lecimy z tematem. Mam krótkie drutki w rozmiarze 5,5. Nabieram sobie 3 oczka. Tutaj mam 2 i 3. 3 oczka nabrane. Przerabiam teraz te 3 oczka na prawo. Raz, 2 i 3. W tworzeniu sznureczka i-cordowego dobrze jest mieć krótkie druty, ponieważ będziemy przesuwać ciągle naszą robótkę z jednego końca na drugi koniec.
I teraz zwróćcie uwagę, że teraz w tym momencie mam koniec nitki tutaj, a ja chcę go wykorzystać na początku robótki. No i ciach i przerabiam trzy oczka prawe, właśnie używając tej nitki z końcówki robótki. Jeden. Na początku zawsze oczko troszkę gorzej idzie, zanim rozpoznamy wroga, jak ja to się sobie żartuję. Przesuwam robótkę na drugi koniec. Tak też tworzymy sznurek gajkordowy. Na przykład jako sznureczek do wiązania czegoś. Trzy oczka. Przesuwam na koniec. Muszę to wykonać tyle razy, ile tych potencjalnych, ewentualnych oczek chciałabym potem nabrać. Raz, dwa, trzy. Na początku robótka, te oczka nie są równe. Też pamiętajmy, że robótka zawsze swoją urodę pokazuje dopiero, kiedy ją wypierzemy, ułożymy i ona wyschnie. I wtedy cały jej potencjał, cała uroda się uwydatnia. No i znowu trzy oczka. To w tym momencie będę powtarzała tę operację tyle razy, ile chciałabym tych oczek nabrać. Ja tam miałam około 20 na tamtym fragmencie nabrane. Więc tutaj około też tylu razy chciałabym przesunąć te oczka. Rozumiecie, jak ja to robię? Przesuwam, żeby zawsze być na prawej stronie, a nitkę mam o z tej strony, prawda? Tutaj z tej strony i tutaj przerabiam trzy oczka prawe. Zawsze prawe. Odwracam. Rozumiecie, czemu nie warto tutaj używać żuki 150 cm? największy ból byłby przy przyciąganiu tych trzech oczek na tej długiej żółce. I tak sobie działamy i działamy do momentu, aż zrobimy w nabieraniu oczek stop i idziemy wtedy z robótką w górę. Czyli wykorzystamy ten sznurek jako podstawę, jako bazę do nabrania oczek. Kiedyś pamiętam w okienku było pytanie, w okienku Edziwiarki na czacie było pytanie, w jaki sposób się pętelka zrobiła, więc ją szybciutko zdezaktywuję. Pojawiło się pytanie, jak nabrać i-cordem oczka. I pamiętam swoją odpowiedź, że na łańcuszek szydełkowy nabrać oczka, pójść w górę robótki, a potem wypróć ten łańcuszek, uzyskując żywe oczka i zrobić zakończenie i-cordowe. No ale za sprawą tej książeczki, jako tego, że uczymy się całe życie, pojawiło się, myślę sobie, rany, jakie to jest proste, więc a w sam raz na temat tak zwanego niedługiego filmu. Ja to zawsze mówię z pewnym żartem i przekąsem niedługiego filmu, ponieważ jak wiecie, 2 godziny 15 przychodzi naprawdę z łatwością takie filmy. Ale to już są live rządzące się innymi prawami. No i uwaga, myślę, że to będzie ostatni w tym momencie. Zwróćcie uwagę. Teraz mam tak, więc zamykam tutaj oczka, tak żeby sobie zostawić jedno oczko. Zamknęłam dwa oczka. I teraz na tym sznurku tutaj, który mam, to jest zgrubienie od Tweedu z Tasmanian Tweed, nabieram oczka. I mogę to robić w różny sposób, zwróćcie uwagę, że w różny sposób, chwytając tutaj tę jedną z nóżek od łańcuszka tu, ale mogę to też zrobić tu. Zrobimy w tym miejscu i mam jedno oczko nabrane. Mam drugie oczko nabrane. Mam trzecie oczko nabrane. Mam czwarte. Mam piąte. Szóste, siódme, ósme,
dziewiąte, idę w te łańcuszki, wkuwam się, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, piętnaste oczko. Wygląda to na razie tak. Jest 15 oczek. Tutaj jeszcze uzyskałabym 16 oczko. W tą absolutną końcóweczkę się wbiłam. I w tym momencie odwracam robótkę i zmieniam druty na cieńsze. Na te, którymi będę kontynuować robótkę moją. Tutaj będzie mi się chwilkę, muszę ją schować, żeby nie przeszkadzała. Teraz przerabiam wszystkie oczka na lewo, ponieważ na ściegu jerseyowym to pięknie widać właśnie, uwydatnia się ta przestrzenność plisy i-cordowej. Ja teraz ciągnę nitkę ze środka motka, więc troszkę gorzej idzie ze środka niż z zewnątrz. Idziemy do końca. Ostatnie oczko na prawo. I teraz mam już zmienioną grubość drutu. Już te grubsze druty odkładam i przerobię jeszcze ze dwa rzędy, żebyście zobaczyły, jak to się tutaj ma. Ta moja robótka z tą i-cordową pliską jako rozpoczęcie robótki. Tu są same oczka prawa, więc ja tutaj nie dziergam ich jakoś powoli, tylko tak jak zazwyczaj dziergam oczka prawe. Czyli no nie przejmuję się. Zobaczcie, jakie to jest tutaj fajniutkie. Fajne, jest bardziej sprężynujące niż tutaj na tym fragmencie, gdzie miałam początek robótki, ten i-cord, ten sznureczek, nazywam to sznureczkiem, był na drutach wykonany 4,5, a tutaj jest na drutach w rozmiarze 5,5, czyli absolutnie w książce mieli rację, że należy to czynić drutami o rozmiar większymi. Rząd lewy, idę do końca. Lewe oczka, lecimy z tematem. Wśród dziewiarek zawsze są takie dziewiarki, które rozpoczynają robótkę z zewnętrznej nitki motka i dziewiarki, które z wewnątrz ciągną niteczkę. Ja jestem z tych, które ciągną z zewnątrz. Ale to są właśnie takie różne obozy, prawda? Dziewiarek zewnątrzmotkowych i wewnątrzmotkowych. No i to na razie wygląda tak. I tu już widać, to doskonale widać. Ja teraz zbliżę do siebie te dwie próbeczki, żeby rozpocząć ich porównywanie. Ta krawędź jest bardziej przestrzenna, jest grubsza i jest elastyczniejsza. Ona widać, jak pracuje. Ta krawędź, mimo że była zrobiona w podobny sposób, nie pracuje tak bardzo. Ona raczej robótkę nam zmniejsza. Tutaj ten sam rozmiar drutów i tu powoduje, że ten jersey to rozszerza. A tutaj nic się nie rozszerza. Druty numer 5,5 były na dole, druty numer 4,5 są na górze. Tasmanian Tweed jest przeznaczony na druty pomiędzy 4 i 4,5, więc tutaj jest właściwy rozmiar drutów w górę robótki, a tutaj jest na takich większych zrobiony. Reasumując, i-cordowe nabieranie oczek. Rozpoczynamy od nabrania 3 oczek i zrobienia tak zwanego i-cordowego sznureczka. Robimy go tak długo, aż uzyskamy właściwą liczbę oczek, jaką potrzebujemy dla danej robótki. Tutaj miałam, w tym wypadku miałam tych oczek 16. Gdy decydujemy, że sznureczka nam już wystarczy i oczek będzie wystarczająco, zamykamy z tych 3 oczek, zamykamy 2 oczka, tak by zostało nam 1 oczko i wtedy zaczynamy nabieranie. Tutaj było z tej nóżki łańcuszkowej było nabrane i po nabraniu oczek zmieniam druty na mniejsze i kontynuuję robótkę, kontynuuję wzory, jakie mi pasują. Jest różnica między nimi, tak jak teraz się na nie patrzy. To zdecydowanie i też weźcie pod uwagę to, że jak zostanie robótka wyprana, to wtedy wszystko się ładnie układa i zyskuje bardzo na urodzie.
dzisiejszy film o i-kordowym nabieraniu oczek właśnie Wam tę wiedzę pozyskaną z tej książeczki, z tej broszury przekazałam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że wykorzystacie w różnych robótkach, w czapkach, kamizelach, w szalikach, kiedy chcemy mieć na przykład taki grubszy początek szalika, bo później też możemy go tak samo zakończyć, czyli rozpoczynamy i-kordem i kończymy i-kordem, więc to już jest pewna wiedza, którą możecie sobie dowolnie miksować i wykorzystywać. Zachęcam do zostawienia nam komentarza, łapki w górę, do subskrypcji kanału, bo wtedy wiecie na bieżąco, co w trawie piszczy i co w edziwiarce słychać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie za uwagę dzisiejszą. Dziękuję i do następnego razu.